Jak dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy? Jak prawidłowo wykonywać pracę między innymi w pozycji siedzącej, przy komputerze, stojącej, wymagającej przenoszenia ciężkich przedmiotów, pracy statycznej i monotonnej? Wykonywanie pracy przy stanowisku niedostosowanym do potrzeb naszego organizmu może mieć bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia. Nic w tym dziwnego, przecież w pracy spędzamy 1/3 całego swojego życia. W jaki sposób zmniejszyć uciążliwe dolegliwości, które już u nas występują? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dostarcza ergonomia. Nauka zajmująca się dostosowywaniem warunków pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Doradztwo ergonomiczne służy nam, żeby pomóc osobie na określonym stanowisku pracy, w określonym zawodzie, do tego, aby praca była kontynuowana bez nadmiernych obciążeń układu ruchu czy całości organizmu. W wyniku badań czynnościowych widzimy dysfunkcje, jakie powstają u danej osoby i za pomocą doradztwa ergonomicznego możemy dostosować stanowisko pracy do indywidualnych potrzeb. Wydłużający się okres pracy związany ze stopniowym podwyższaniem wieku odchodzenia na emeryturę skłoni nas wszystkich do poszukiwania rozwiązań pozwalających na zachowanie zdrowia i zdolności do pracy przez większą część naszego życia. Dlatego doradztwo ergonomiczne może stać się w najbliższej przyszłości ważną częścią specjalistycznych usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia. W zależności od potrzeb osoby poszukującej pracy i doradcy klienta, obejmuje ono doradztwo w zakresie odpowiedniego dopasowania stanowiska pracy, przeszkolenia w zakresie prawidłowego wykonywania różnorodnych zajęć, np. pracy siedzącej przy komputerze, wymagającej przenoszenia ciężkich obiektów, pracy monotonnej czy związanej z uciążliwymi warunkami. Rolą wykwalifikowanych fizjoterapeutów prowadzących instruktaż jest nie tylko przekazanie wiedzy na temat odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy, ale również uświadomienie, że z różnymi dolegliwościami lub niepełnosprawnościami można pracować. Wystarczy tylko znać swoje ograniczenia i wiedzieć, co robić, aby nie wpływały one negatywnie na to, co robimy. Klient otrzymuje również zestawy odpowiednich ćwiczeń, które pozwolą wzmocnić swoje ciało tam, gdzie jest to jej najbardziej potrzebne. Porada ergonomiczna przynosi korzyści nie tylko osobie poszukującej pracy. Pozytywne efekty odczuje również pracodawca. Pracownik świadomy swojego ciała i możliwości oraz wiedzący, jak zapobiegać dolegliwościom, pracuje bardziej wydajnie i zdecydowanie rzadziej potrzebuje urlopów zdrowotnych.